Halo, halo, dźwiękowiec mnie słyszy. Emil mnie widzi. Dobrze. Skończyłam szkołę aktorską, Romy Gąsiorowskiej. A dzień dobry, imię i nazwisko Nichuja? Dzień dobry, nazywam się Kasia Siembida. Skończyłam szkołę aktorską Romy Gąsiorowskiej. Miałam zajęcia z Romą. Skończyłam też laboratorium Meissnera i w tej technice najczęściej pracuję. Najlepsze zajęcia ze szkoły to, jak pamiętam, monolog z Rafałem Morem i dramat z Kamilą Barr. Do czego nie przyznaję się na planie? Prawo skończyłaś, to też ważne powiedzieć. A kurde, Pucować się, że jestem adwokatem? Bo ja mam nagrania z sali rozpraw i chcę potem napisać, bo jeszcze mi jedno zadasz. Do czego się nie przyznaję na planie? A ja wtedy powiem, że... Że jesteś prawniczką. Tak, że jestem adwokatem. No bo to warto o tym powiedzieć, bo to wiesz, jest atrakcyjna rzecz. I będzie cięcie i wtedy wejdę ja tam w todze, bo mam takie nagrania z sali rozpraw, bo ja mam język prawniczy w skillach. No tak, do tego, że jestem adwokatem. Tak, mam supermoce. Jazda konna na poziomie brązowej odznaki. Prawo jazdy kategorii B, ale na poziomie testowania aut, a nie, że tylko mam prawo jazdy. Pływam na poziomie zawodowym. Język angielski, niemiecki i język prawniczy. A, jeszcze behawiorystyka. Tresuję psy. A na planach filmowych mam takie szczęście, że zawsze komuś coś podaję. No, prawie zawsze. I tak, podawałam Antkowi Pawlickiemu płaszcz. Gdy Bukano przyszedł za Iszą i Patrycją w sprawie formalności. Małgosi Sosze podawałam, a nawet odbierałam od niej pierścionek. Przepraszam panią, muszę do pani oddać doktorowi? Dziękuję. No, słuchaj, zadzwonię i podam ci wszystkie szczegóły. Na razie. Doktorze! To dla pana chyba. Tamta pani zostawiła. Dziękuję. O mnie się nie martw, podawałam kurtkę. I była szansa, żeby ją podawać większą ilość razy, ale serial znieśli, no to... Tymon zostawił ją na zapleczu, ale nie na wieszaku, także całe szczęście, że ją znalazłam. Dziękuję bardzo. Jest taki film reżyserii Tomasza Chabowskiego, Piosenki o miłości, ale tam niczego nie podawałam. Miałam taką super scenę z Tomkiem Włosokiem i Patrycją Wolnym. Byłam sekretarką. Tego wam nie pokażę, musicie to zobaczyć na festiwalu w Gdyni. Natomiast ostatnio byłam na planie remizy i miałam sceny z Mariuszem Czajką. Dzień dobry. Pani Kasiu, ja chciałbym się rozliczyć za to studio. Tak, już daję. Cholera, może ja zapłacę kwiatkiem? A na chuj mnie ten kwiatek? Dziękuję i zapraszam na moją stronę, no i do kontaktu ze mną. Widzimy się na planie. Coś czuję, że wizytówka pójdzie z samych wstawek. Koncept, bo wiesz, bo to jest wizytówka, to musi być konkretna wizytówka. Musisz sprzedać się. Sprzedajesz się, no. Ktoś musi wiedzieć, co to za towar jest. No. To może się przedstawię jeszcze raz.